Cześć. Paweł Lemański, portal muzykuj.com wam się kłania. Dziś premier miał dwa interfejsy. MiniFuse 1 oraz MiniFuse 2 od Arturii. Dwa małe interfejsy, które tak naprawdę potrafią bardzo wiele. MiniFuse 1 ma jedno wejście i dwa wyjścia, natomiast MiniFuse 2 ma dwa wejścia i dwa wyjścia. W obydwu przypadkach są to te same preampy. Zakres dynamiki 110 dB. Preampy są tak silne, że są w stanie zasilić mikrofon Shure SM7B. A to nie tylko cenna informacja dla lektorów namiętnie używających SM7B, to również cenna informacja dla podcasterów, vlogerów, blogerów, wszystkich tych, którzy pchają swoje treści do internetu i korzystają właśnie z mikrofonów, chociażby nawet i pojemnościowych, gdyż AudioFuse jest w stanie również zasilić mikrofony pojemnościowe napięciem 48V Phantom. MiniFuse 1, jak i MiniFuse 2 potrafi zasilić mikrofon Shure SM7B, czyli mikrofon, który potrzebuje dosyć mocnego wzmocnienia i w zasadzie każdy, kto go kupuje, mówi: ojejku, mój interfejs audio nie daje rady, muszę kupić zewnętrzny preamp. No to ja teraz uruchamiam mikrofon Noemi. Rozkręcam go. Raz, dwa, trzy. Poprosimy o mocniejsze zaśpiewanie. Zobaczymy, czy na tym mikrofonie jesteśmy w stanie zrobić przester. Czerwone jagody wpadają do wody. A coś mocniej. Powiadają ludzie, że nie mam urody. A spróbuj się przybliżyć jak lektor. I teraz. Powiadają ludzie, że nie mam urody. Spróbujemy nagrać coś z muzyką. Zobaczymy, jak ten preamp się zachowuje na mikrofonie Shure SM7B w połączeniu właśnie z lekkim akompaniamentem. Zapraszam. Czerwone jagody wpadają do wody. Powiadają ludzie, że nie mam urody, lecz mi matuj rzekła: córuś moja droga, przecież masz majątek, na co ci uroda? Urodo ma urodo, gdybym ja cię miała, miałabym ja chłopca, jakiego bym chciała. Choć urody nie mam, ale czyste serce, przecież jakiś chłopak za żony mnie zechce. Choć urody nie mam, ale czyste serce, za żony mnie weź. Arturia oczywiście częstuje nas bardzo dobrym oprogramowaniem. Po pierwsze Ableton Live w wersji Lite, czyli taki uboższa wersja bardzo popularnego programu do nagrywania, no i do występowania live. Po drugie mamy pakiet brzmień, tam jest 500 presetów, Analog Lab w wersji intro, pakiet FX, jest to pakiet emulacji, czterech emulacji, pogłos, delay, chorus oraz preamp, autotune. Po raz pierwszy Arturia daje dostęp do popularnego narzędzia do strojenia wokali, 3 miesiące subskrypcji w wersji gratis dla użytkowników interfejsów. Mamy, co ciekawe, od Native Instruments Guitar Rig w wersji 6 LE oraz Splice Creator. Możecie tam pobierać różne brzmienia, różne sample, a nawet są samouczki, również 3 miesiące za darmo. Sam mikser wygląda bardzo przyjemnie, jest bardzo intuicyjny, no i ten, kto nie miał jakby do czynienia z czymś takim, z łatwością się tutaj odnajdzie. MiniFuse 2, oprócz standardowych wyjść lewy, prawy kanał, czyli wyjść audio, mamy jeszcze porty MIDI, MIDI in, MIDI out. I to jest fajna rzecz dla tych, którzy jeszcze mają stary instrument i chcą go podłączyć, gdyż na przykład nie mają w nim USB, tylko mają MIDI. Zatem nie trzeba nic innego,
kupujecie sobie taki interfejs i macie całe studio w zasadzie ogarnięte. To, co łączy te dwa interfejsy, to potencjometr monitor. Możemy, jak wspominałem wcześniej, możemy sterować sobie głośnością naszych monitorów. Natomiast Direct Monitor przycisk jest również w każdym z tych urządzeń, czyli możemy mieć podsłuch tego, co pojawia się nam na wejściu. Ale MiniFuse 2 ma taki przełącznik, ma taki potencjometr głośności i tutaj regulujemy sobie zakres, czy ja chcę słyszeć więcej podkładu, czy więcej mojego wejścia. W tym przypadku tego nie ma. Oczywiście możemy to zrobić z pozycji naszego programu DAW. Tam ściszyć i też będzie dobrze. Natomiast tutaj jest znacznie wygodniej, gdyż w prosty, szybki sposób jesteśmy w stanie sobie to kontrolować. Tak więc jeśli ktoś ceni sobie wygodę i potrzebuje dwa wejścia mikrofonowe bądź dwa wejścia stereo, wybierze MiniFuse 2. Najważniejsze jednak zostawiłem na koniec, gdyż interfejsy Arturi są również hubem USB. Jeśli ktoś pracuje na MacBooku Airze chociażby, to wie, że mamy tutaj jeden port bądź dwa porty USB. W tych nowych mamy chyba dwa porty USB, z czego jeden będzie służył nam jako port do ładowania. A jeśli pracujecie chociażby w DAW-ie Cubase, no to potrzebujecie mieć włożony klucz USB. W związku z tym interfejs audio, klucz USB i tak naprawdę nie ma co robić, bo klawiatury sterującej nie podepniemy. Natomiast posiadając interfejs Arturi, bez względu na to, czy to jest MiniFuse 1 czy 2, każdy z nich ma złącze USB. Więc możecie włączyć albo pendrive, i on się nam w tym momencie zgłosi w komputerze, lub klawiaturę sterującą. Klawiatury o wyższym poborze prądu, czytaj Essential 88, czy też 4961, nie są w stanie pracować na tym hubie USB. Trzeba podłączyć sobie po prostu jakiś zasilacz. Natomiast taki MicroLab bądź inne kontrolery bez problemu dają radę. I to jest świetna rzecz. Teraz sprzedam Wam świetny patent na to, jak uniknąć drogich przejściówek do iPada. iPad ma USB 3.0 USB-C. Podpinamy sobie kablem USB-C, USB-C. Taki kabel każdy dostał do iPada. W interfejsach Arturi nie ma tego kabla, jest USB-C, zwykłe USB. No ale mając taki kabel, widzicie, podpinamy go do interfejsu. Z interfejsa lecimy na głośniki. Arturia MicroLab jest podłączony bezpośrednio do interfejsu. No i co? Szybka kontrola głośności. Zarówno na MiniFuse 1 i na MiniFuse 2 przeoszczędzicie troszeczkę grosza. To był szybki przegląd interfejsów od Arturi. Pracują na systemie iOS, pracują na Macu, na Windowsie. Sprawdźcie je sami. Pozdrawiam, na razie, cześć.